Witam Was na pięknej wyspie Jońskiej, która się nazywa Lefkada. Dotarłem tutaj po 2 godzinach z Warszawy. Sprawdziłem, słuchajcie, już plażę. Morze. Jest po 20 września. I woda ma tutaj około 25-26 stopni. Naprawdę nie żartuję. Poezja. Nie wiem, dlaczego wszyscy się skupiają na wjazdach w lipcu, sierpniu na wakacje. Wrzesień jest cudownym miesiącem w Grecji, żeby tu przyjechać. Nawet końcówka września czy początek października. Fajna baza powodowa, żeby poznać wyspę Jońską, Lefkada. Na górze mamy Korfu, na dole mamy Itakę, mamy Kefalonię i oczywiście Zakynthos. Zapraszam Was, abyście spróbowali wakacji w Grecji we wrześniu. Dzisiaj w kolejnym dniu naszej eskapady po Lefkadzie. Słuchajcie, troszeczkę klimat taki faktyczny tutaj jest prawdziwy, ponieważ co robimy? Płyniemy na wycieczkę, tak? Stateczkiem. Tak. Moje koleżanki Agnieszka, tu się przedstawcie. Dzień dobry. Witam. Imiona proszę. Agnieszka. Ania. Inni uciekli, słuchajcie, boją się tutaj nas. Tak, jest to odważne. Tak, powiecie tak, czy pamiętacie nazwy tych wysp, na które będziemy płynąć? Ania pamięta. Dawaj. Ja mnie ściąga, ale nie bardzo pamiętam. Dobra, najwyżej połączymy się, następnym razem wypłyniemy, bo teraz trochę tu nam kopcą inne statki, tak? Dobra. Później wszystko powiemy. Do usłyszenia, na razie. Witam Was z wyspy Meganisi. Tu się można dostać z wyspy Lefkady. Słuchajcie, polecam Wam to miejsce. Bardzo fajna, lajtowa wycieczka stateczkiem. Cudowne miejsce i poczuć tutaj klimat Grecji. Słuchajcie, są miejsca, gdzie można by dużo opowiadać, marudzić, nawijać Wam, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o wysepkę, to pokażę Wam po prostu parę scen, które oddadzą atmosferę tej wyspy. Nie trzeba tu wielkich moich słów, ani jakichś wyobraźni, wielkich przewodników, po prostu skupmy się na tych fajnych scenach, które staram się robić. Wydaje mi się, że wchodzą i czuję ten kraj, który kocham, Grecja. Zobaczcie te sceny i przyjeżdżacie tutaj. Dlaczego polecam wyspę i tawerny? Słuchajcie, tutaj po prostu się naprawdę łowi te ryby, a nie tylko wyciąga zamarzarek. Także jak lubicie owoce morza, prawdziwe, takie świeże, to przyjeżdżajcie na wyspę, ponieważ super tu można sobie zjeść świeże owoce morza. Jak lubicie wyspy Jońskie, na pewno zacząć warto rejs od Lefkady. Jest to dużo portów, jest to dużo przystani. Na pewno wyspy Jońskie, zwłaszcza to Lefkada, charakteryzuje się takim miejscem, jakby to nazwać, przystanią, domem dla jachtów. Jest tego tutaj dużo, są tu płytkie zatoki, dlatego to sprzyja, aby te jachty tutaj stały w bezpiecznych miejscach. Można je nazwać jakby je domem jachtowym, tutaj wysp Jońskich i nawet tutaj wysp greckich. Słuchajcie, więc tak, jak Lefkada przez pierwsze 2 dni podoba Wam się? Przepiękna. A takie jakieś... Bielko, anielsko, niebiesko, królewsko, klimatycznie, fajnie. Słuchajcie, ja Wam powiem szczerze tak, mnie zachęciło to do tego, żeby jacht kupić, co Wy na to? Żeby jacht kupić. Lefkada będzie dobra do tego, żebyśmy tutaj przyjechali na jachcie następnym razem? Właśnie. Tak. Słuchajcie, więc na vlogu mam propozycję. Zbieramy zbiórkę na jacht, w którym będziemy podróżować, tak? Ja mam jeszcze
drachmy. Właśnie, słuchajcie, a może moje stare drachmy, które mam schowane już na widzi, że nam pomogą. Dobra, słuchajcie, mam stare drachmy do sprzedania, jedna drachma 1000 euro. Co wy na to? Dobra cena, nie? 1 euro 325. Super. Słuchajcie, mimo tutaj żartów, lepiej pożartować niż pochorować. Zapraszam was do Grecji na Lefkadę i na wyspę jaką? Meganisi, kochani, do zobaczenia na kolejnej wyspie jońskiej. Na wspaniały wieczór grecki zapraszam was gdzie? Powie wam to moja koleżanka Madzia. Zapraszamy was serdecznie na wieczór grecki na małej malowniczej wyspie położonej na Morzu Jońskim. Wyspa nazywa się Meganisi, jest niezwykła, 20 km kwadratowych zaledwie. Trzy wioski, bardzo tradycyjne, wąskie uliczki, tradycyjna zabudowa. Spójrzcie za nas, tak? Więc wszystko widać. Domy z kamienia albo domy o białych fasadach, więc jak bajka o Grecji po prostu, tylko że w rzeczywistości. No i Tawerna Lakisa organizuje tutaj niewiarygodne wieczory, co czwartek, klimatyczne bardzo. Zaczynają się oczywiście od doskonałego jedzenia, więc przystawki na stole lądują, mezedes, takie typowe greckie, kefte, tzatziki, horiatiki, a potem danie główne. No i oczywiście wino, bo jak może być w Grecji bez wina? No i jak nasi goście są już nasyceni winem, jedzeniem, rozpoczynają się tańce, a tańce pewnie mój kolega nagra i pokaże. Jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że tam i z powrotem płyniemy łódką. Z Lefkady, tak? Dokładnie, Madziu, możesz powiedzieć? Tak, z Lefkady wypływamy łodzią na Meganisi. Rejs trwa półgodzinny i jest wielką atrakcją, dlatego że jest to rejs wieczorny. A jeszcze większą atrakcją jest powrót z Meganisi, dlatego że jest to rejs nocny. Tak jest, gwiazdy nad nami, Nidri się błyszczy na horyzoncie. Fantastycznie, słuchajcie, księżyc na niebie, więc nie może być lepiej. Madziu, Efharisto, nic ująć. Zapraszamy was do tego pięknego miejsca.